On był bardzo pracowitym rokiem, dynamiczny, zmienny, natomiast można zaliczyć do bardzo udanych lat, to co wspomniałem, działalność operacyjna na wysokim poziomie, pracowaliśmy ten czas dotarcia do osoby poszkodowanej na poziomie 6 minut 48 sekund, jeden z najlepszych czasów w Wielkopolsce, ale również z drugiej strony inwestycje, które realizowaliśmy i również będziemy realizować w tym roku, mam nadzieję. Na ulicy Moniuszki zostanie wybudowany nowy budynek użytkowy dla strażaków, co więcej zmodernizowana zostanie także i sama komenda. Koszt tych inwestycji to 14 milionów złotych. Dodatkowo dokończony zostanie remont strażnicy na ulicy Lelewela. Ogółem w 2017 roku strażacy interweniowali 1701 razy, co w porównaniu do 2016 stanowi spadek o 15%. Zmniejszeniu uległa także liczba pożarów. W ubiegłym roku było ich 454, czyli o 9% mniej. Zmalała także liczba ofiar śmiertelnych. W 2016 roku było ich 5, a w 2017 już tylko jedna. Poprawiły się także statystyki, jeśli chodzi o zatrucia tlenkiem węgla.